komendę baczność! Na prawo! Patrz! Na moją komendę chówię zobaczność. Spocznij.
Druhny, druhowie, zuchy, czuwaj! Czuwaj! Ufie, zbaczność! Spocznij! Na moją komendę, baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy, do wciągnięcia flagi państwowej na maszt, wysą! Witam serdecznie prezydenta miasta Przemyśla, pana Roberta Homę, wiceprezydenta miasta Przemyśla, Janusza Ramlisz-Cichaka. Witam serdecznie przedstawicieli Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz AK.
Witam serdecznie wójta gminy Przemyśl, podchacmistrza Andrzeja Huka. Witam serdecznie panią radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, panią Annę Huk. Liczne grono radnych, przedstawicieli stowarzyszeń. Witam serdecznie kapelana Związku Harcerstwa Polskiego, pana księdza prałata harcmistrza Stanisława Cięczka. Witam współorganizatorów Młodzież Szef Polską. Witam przedstawicieli miasta Przemyśla, strzelców, harcerzy, mieszkańców. O parę słów prosiłbym o głos pana prezydenta. Druhu komendancie, druhny, druhowie, zuchy, szanowni państwo, po raz kolejny w naszym mieście rozbrzmiewa hymn państwowy, a miasto przyozdobione jest biało-czerwoną. Kolejna rocznica, bo gdzie jeśli nie u nas, te rocznice są obchodzone w tak uroczysty sposób. I za to przede wszystkim chciałbym z tego miejsca podziękować dzisiejszym organizatorom, harcerzom Młodzieży Wszechpolskiej, ale i wszystkim państwu, którzy tutaj z nami jesteście. To tu w Przemyślu bohaterowie, którzy polegli tutaj, bądź stąd wyjechali, by walczyć o niepodległość naszej ojczyzny, tak mocno wpisali się ze swoją bohaterskością, że trudno wyobrazić sobie, by kolejna 72. rocznica Powstania Warszawskiego nie była czczona. I chwała tym, którzy pamiętają specjalnie o tej rocznicy, czyli przemyskim harcerzom. To wasi przodkowie dokonali tego bohaterskiego zrywu, który różnie jest oceniany przez historyków. Ale w żaden sposób nie można odmówić tego, że ci najmłodsi szli walczyć o swoją ojczyznę, o swoje miasto. Nie kalkulowali politycznie, ale kierowali się rozkazem i sercem dla ojczyzny, dla hymnu. Tutaj dzisiaj, w ten piękny dzień sierpniowy, gdy są wakacje, jesteście razem, jesteśmy razem. Pamiętajmy, by wszystkie rocznice, bez względu na ich oceny, ale te rocznice, które zapisane zostały krwią naszych przodków, zawsze były honorowane i czczone w sposób godny i właściwy. Wszystkim państwu dziękując za obecność w imieniu samorządu miasta Przemyśla, życzę także tego, by dalsze kolejne dni dla was, szczególnie młodzieży, wakacyjne, były bezpieczne, żebyście je dobrze przeżyli, odpoczęli i wrócili do szkół wypoczęci, przygotowani po to, by zdobywać także dla swojej ojczyzny i dla siebie dobre oceny, uczyć się pilnie po to, żeby oprócz patriotyzmu, który niewątpliwie wami kieruje, być solidnymi, dobrze wychowanymi Polakami. Chwała bohaterom. Zapraszam panią Annę Huk. Bóg, honor, ojczyzna. To są wartości, które od zarania dziejów są wpisane w naszą historię i w naszą tożsamość. Szanowni państwo, harcerze, Młodzież Wszechpolska, panie prezydencie, panie wójcie, wszyscy, którzy dzisiaj przyszliśmy tutaj, aby upamiętnić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to jest najważniejsza lekcja historii, bo bez pamięci nie będzie tożsamości, nie będzie ciągłości historii. To, że chcecie tutaj przychodzić i świętować ważne wydarzenia historyczne, że wiecie o nich i chcecie poznawać dogłębniej
ważne wydarzenia dla naszej historii, to jest najważniejsze. Szanowni Państwo, mieszkańcy Przemyśla, dziękuję serdecznie organizatorom, wszystkim tutaj, że spotkaliśmy się właśnie w tym ważnym dniu, sierpniowy dzień, aby uczcić wszystkich tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Dziękuję. Zapraszam wójta gminy Przemyśl, podkarstmistrza Andrzej Babko. Czcigodni kombatanci, uczestnicy Szarych Szeregów, druhny i druhowie, którzy dla nas, harcerzy kolejnych pokoleń, byliście i jesteście cały czas wzorcem do naśladowania. Dzisiejszy dzień, 1 sierpnia, to ogromne święto właśnie Szarych Szeregów, bo je dzisiaj wspominamy, bo ich udział w Powstaniu Warszawskim dla nas, spadkobierców pięknej tradycji szaroszeregowej, jest bardzo istotny. Panowie prezydenci, szanowni państwo radni, czcigodny duchu kapelanie harcerstwa przemyskiego, wszyscy zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, przyjaciele z Młodzieży Wszechpolskiej Organizacji Narodowych i przede wszystkim wy, druhny i druhowie, uczestnicy przemyskich drużyn, harcerze, na których zawsze w takich momentach można polegać. Spotkaliśmy się dzisiaj w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, by uczcić tych, którzy odeszli tak licznie na wieczną wartę. Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie rzadko zdarza mi się wkładać mundur harcerski. Ale na taką okazję jak dzisiaj, na rocznicę Powstania Warszawskiego, uznaję, że jest to zaszczytny obowiązek. Bo my, harcerze polscy, w specyficzny sposób jesteśmy bardzo mocno przywiązani do etosu powstańczego, do Szarych Szeregów, do zawiszaków, do uczestników bojowych szkół i grup szturmowych, do tradycji batalionów harcerskich Zośka i Parasol z Szarych Szeregów i batalionu Wigry Słówców Polskich Harcerstwa Narodowego w czasie wojny. Bo my na swoich zbiórkach przez wiele lat dawniejszych i w latach obecnych wspominamy ich jako wzorce godne naśladowania, jako tych, od których chcemy czerpać pozytywne przykłady. Dziś jest święto tych, którzy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku walczyli o wolność stolicy Polski. Czasem z granatem w ręku, czasem bezbronni, wysyłani do ciężkich zadań, do służby pomocniczej. Nie zadawali pytań, po co. Czuli, że to jest ich obowiązek. W ostatnich latach rozwija się dyskusja, czy było warto. Czy to nie był błąd decydentów, którzy wysłali tych młodych ludzi do walki? Dzisiaj, 70 ponad lat po tych wydarzeniach, czy jest sens poddawać wątpliwość tamte bohaterstwo? Czy jest sens prowadzić dyskusję? W tamtych warunkach, w końcu lipca i 1 sierpnia 1944 roku, bardzo trudno było ocenić, co należy robić. Ci, którzy zdecydowali, wiedząc o poglądach tych, którzy wzięli udział w powstaniu, mieli pełną świadomość, że to się należy Polsce, to się im należy, walka o wolność. To efekt wspaniałego wychowania patriotycznego całego pokolenia niepodległej II Rzeczypospolitej. To efekt działań patriotycznych, które są godne naśladowania. I my dzisiaj to powinniśmy przede wszystkim wspominać. Powinniśmy pamiętać o tych, którzy walczyli, o ich bohaterstwie. Na etosie Powstania Warszawskiego, na etosie Szarych Szeregów, na etosie walk Armii Krajowej, największej podziemnej armii świata, wychowały się całe pokolenia powojennych Polaków. Ktoś, kto dzisiaj myśli kategoriami patriotycznymi, nie podważa takich wartości. Dlatego przy tej dzisiejszej okazji jednoczmy się w tym duchu pamięci, wspominania tych, którzy walczyli, tych, którzy byli dla nas wzorcem. Zdarzyło się, że niejednokrotnie miałem okazję rozmawiać z tymi, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim i ocaleni. Ich wspomnienia, często powiązane z łzami pojawiającymi się w oczach, ze wzruszeniem w gardle, świadczą o tym, iż byli w pełni przekonani. O Polskę w nocy okupacyjnej trzeba było walczyć.
Oni, wychodząc codziennie na ulicę okupowanej Warszawy, nie wiedzieli, czy wrócą do domu. Łapanki, czasem aresztowania na ulicach, niepewność jutrzejszego dnia, obozy koncentracyjne – to była ich codzienność. Brak żywności, brak normalności. Chcieli się z tego wyrwać. A przede wszystkim wiedzieli, że najważniejsze dla każdego Polaka jest to, aby Polska była suwerenna i niepodległa. Dlatego dzisiaj oddajemy im cześć i kłaniamy się nisko wszystkim tym, którzy przyczynili się w tak wspaniały sposób do tego, iż dzisiaj możemy być wolni. Możemy świętować tę rocznicę, jak i wiele innych. I dziękuję wam za to, druhny i druhowie, że przy takich okazjach na was zawsze można liczyć. Tak jak można liczyć przy okazji uczczenia pamięci Orląt Przemyskich. Tu chciałem wspomnieć tym, którzy może o tym nie wiedzą, że od ponad 30 lat przemyscy harcerze w rocznicę wybuchu walk na Kresach Południowo-Wschodniej Rzeczypospolitej w 1918 roku spotykają się na cmentarzu przemyskim, by uczcić pamięć Orląt Przemyskich, uczestników Szarych Szeregów i wszystkich tych harcerzy, którzy spoczywają na przemyskim cmentarzu, a w jakikolwiek sposób zapisali się złotymi zgłoskami w historii Przemyśla i Polski. Dziękuję wam za to, druhny i druhowie, instruktorzy, że w taki, a nie inny sposób podchodzicie do tych bardzo istotnych dla nas wszystkich wartości. Polska jest jedna, nie ma barw politycznych. Tak jak nie ma barw politycznych patriotyzm, Polskę kocha się bezwarunkowo. Dla niej poświęca się to, co się ma najcenniejszego. W tym duchu my, harcerze, jesteśmy ukształtowani. I radość przepełnia serce, kiedy się widzi, że kolejne pokolenie polskich harcerzy w takim duchu wychowywane jest dalej. I oby to trwało po wsze czasy. Cześć i chwała bohaterom. Czuwaj. Dziękuję bardzo za to miłe przemówienie. Czy jeszcze są chętni do przemówienia? Zapraszam serdecznie. Druhu Przemku, proszę. Przewodnik Szymon Szubiany do odczytania poległych. Wystąp. Powiedz baczność! Kombatanci, harcerki, harcerze, młodzież i dorośli miasta Przemyśla, zgromadzeni przy pomniku Orląt Przemyskich w tablicy Szarych Szeregów. 72. rocznicę Powstania Warszawskiego złóżmy należny hołd powstańcom oraz wszystkim tym, którzy w obronie ojczyzny złożyli swe życie w nierównej walce z przemocą najeźdźcy. Harcerki i harcerze z różnych oddziałów Szarych Szeregów, którzy walczyli u boku Armii Krajowej z równym bohaterstwem i poświęceniem, kładąc młode życie na ołtarzu ojczyzny. Wzywam was! Stańcie do apelu! Ojcze Polsko! Harcerki i harcerze z Chłopców Polskich i innych ugrupowań harcerskich niezwiązanych z Szarymi Szeregami, którzy w ogniu walk, niepomni ran i wyczerpania, zdawali egzamin patriotyzmu aż do ostatniego tchu. Wzywam was! Stańcie do apelu! Ojcze Polsko! Żołnierze Armii Krajowej Obwodu Przemyskiego, harcerze Szarych Szeregów, którzy polegli z bronią w ręku w walce z wrogami Polski. Eugeniusz Adamcio, Janina Grabowska, Stanisław Grabowski, Kazimierz Korzeniowski, Zygmunt Korzeniowski, Władysław Machaj, Zdzisław Marczak, Kazimierz Per, Mieczysław Dziewrzyński, Marian Suchaj, Ludwik Wielgosz, Ludwika Wojnarowska, Adam Zięba, Eugeniusz Zaforemski. Wzywam was! Stańcie do apelu! Ojcze Polsko! Żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich i harcerze Szarych Szeregów, którzy ponieśli bohaterską śmierć w akcji Burza na terenie miasta Przemyśla i powiatu. Wzywam was! Stańcie do apelu! Ojcze Polsko! Żołnierze Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów,
którzy zginęli w więzieniach niemieckich i rosyjskich, torturowani i rozstrzelani. Zofia Dziusówna, Janina Dziusówna, Barbara Sarkady, Eleonora Korzeniowska, Jadwiga Bilińska, Wacław Biliński, Marian Szczepański, Zbigniew Szczepański, Jan Wiśniewski, Józef Kamiński, Edward Wochanka, Tadeusz Rzechorzyk, Jan Gołdasz, Władysław Barczyk, Stanisław Gaweł, Antoni Gaweł, Leopold Gazdowicz, Mikołaj Głowacki, Oskar Grojecki, Kazimierz Janowski, Andrzej Kasak, Tadeusz Józefowicz, Eugeniusz Kiełd, Stanisław Leszczyński, Sergiusz Lewicki, Jan Mieszczankowski, Zdzisław Muszakiewicz, Andrzej Paszkowski, Stanisław Panczyj, Władysław Peczek, Jan Rusiecki, Józef Polański, Ludwik Trygalski, Kazimierz Wochański, Bronisław Wrona, Eugeniusz Brzozowski, Roman Ciążyński, Michał Czarniecki, Marian Chryń, Piotr Gildecki, Kazimierz Chorak, Ferdynand Kapralski, Czesław Keller, Julian Kurasiewicz, Lucjan Koc, Mieczysław Lorenz, Jan Łańcucki, Bronisław Małkosz, Julian Pazowski, Adam Pendycki, Stanisław Tomas, Bolesław Teluk, Antoni Pituła, Lucjan Nebeski, Henryk Puziewicz, Kazimierz Ryczan, Ryszard Polityński. Wzywam was, stańcie do apelu! Cześci pamięci! Żołnierze Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów, którzy zginęli cierpiąc prześladowania i tortury w niemieckich obozach zagłady, w łagrach rosyjskich i solankach pod Dobromilem. Józef Górecki, Zbigniew Krupiński, Jan Kubas, Józef Migiel, Teofil Dołhun, Marian Janusz, Konstanty Tucholka, Olga Dżalik, Aleksander Bilan, Tadeusz Bilan, Zbigniew Maciużyński, Antoni Fischer, Antoni Kalarus, Stanisław Mordeusz, Stanisław Tokarz, Jan Pituła, Piotr Wojtaszek, Karol Koperski, Stanisław Ziemiański, Zbigniew Kamiński, Edward Dmitrzyk, Leon Wysocki, Szczepan Tarnawski, Zdzisław Gieraszek, Marian Guździoł, Walery Kramarz, Antoni Pilch, Jan Sawczak, Jan Baran, Feliks Grochowski, Władysław Grochowski, Aleksander Jadach, Franciszek Lenart, Władysław Lewkowicz. Wzywam was, stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Pamięć o tych wszystkich żołnierzach Polski podziemnej, pomimo, że tylko nielicznych z nich znane są miejsca pochówku, pozostanie na zawsze wśród nas i przechodzić będzie z pokolenia na pokolenie. Cześć ich pamięci! Baczność, więc spocznij. Na moją komendę chówiec. Waszość! Spocznij. O złożenie kwiatów proszę kombatantów, przedstawicieli kręgów Szarych Szeregów, przedstawicieli władz, harcerzy i wszystkich chętnych.
Biały, czy 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 biały
W imieniu Komendy Kupca Ziemi Przemyskiej serdecznie dziękujemy za przybycie i harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! Na moją komendę kupiec, baczność! Na prawo! Patrz! Sztandar chówca ziemi przemyskiej imienia Orląt Przemyskich oraz sztandar 4. Okręgu Szarych Szeregów imienia podfarcmistrza Jana Kruka odprowadzić.